Hej, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, z tej strony Tyson. To jest kolejny odcinek na Sportowo z Tysonem. Tak, i znowu FIFA, tym razem zagramy sobie reprezentacjami i zagram sobie Hiszpanią na Niemcy. To według rankingu FIFA dwie najlepsze reprezentacje na świecie. Hiszpania jest pierwsza, Niemcy drudzy. A nic nie będę zmieniał. No i standardowo ćwiczenia. Ale ja to słaby jestem. Dobra, lecimy. Tak jak mi już parę osób doradziło, wyłączyłem dźwięki komentatorów, żeby te głosy się nie po... No, żeby nie było zamieszania, o tak. W skrócie. Dobra. Więc jedziemy. Arbeloa. Xavi. No zobaczymy, Hiszpania, no to wiadomo, tiki-taka. Cały czas klepa, jeszcze raz klepa. Bawią się piłką. Niemcy wiadomo. Dyscyplina, kontra, ale też grać potrafi. Zobaczmy, w środku trochę wolnego miejsca. Idzie pierwsza kontra, no ale dobrze, Piqué. Ciekawe, w jakim tempie ten mecz się będzie toczył. Zobaczymy. No w Hiszpanii to wiadomo, głównie gracze Barcelony i Realu, chociaż nie tylko. A w Niemczech trochę w Bayernu, trochę w Borussii. Zobaczmy teraz ładnie. Ajajaj. Już była próba strzału. Jest faul i żółta kartka dla samego Khedira. Rzut wolny Xavi. Niestety. Wprost Neuera. Spokojnie. No na razie Hiszpania ma przewagę i to w posiadaniu piłki i meczu, kontroli. Piqué, obrońca, zapuścił się tak wysoko. Spokojnie. No a Niemcy widzimy typowo z kontry. Skupili się na kontrataku. Ale Piqué bardzo dobrze. No na razie nie do przejścia. Tak jest. Dwie udane interwencje. Piękny ślizg. No i Hiszpania. Soldado. Zobaczmy tą akcję. Pojedynek na skrzydle. Aj, zablokowany kolejny strzał. Już chyba trzeci, czy tam drugi. No a Niemcy znowu z kontry. No i to im ładnie wychodzi. No ale Piqué naprawdę, skała, nie do przejścia. Zobaczmy teraz. Ach, niestety. Spokojnie, tak jest. Piłka wraca. Mecz troszeczkę w mecz walki, no ale widać Hiszpanię kombinacyjnie, Niemcy z kontrataku. Zobaczmy. Casillas, piękna interwencja. Zagrożenie pierwsze pod bramką Hiszpanii. W ogóle chyba pierwsza obrona, parada bramkarza, chociaż nie. Był jeszcze strzał Xaviego z wolnego. Zobaczmy. Aj, zły ślizg, tym razem Piqué. Znowu Iker, niesamowite. Co on wyprawia w tej bramce? Tak swoją drogą to jest taki właśnie pojedynek dwóch wspaniałych bramkarzy. Iker Casillas z Realu Madryt, Hiszpania, po drugiej stronie Neuer, Bayernu Monachium. Zobaczmy, tu Hiszpanie próbują tą prawą stroną grać na Lama, no ale Lam doświadczenie. Zobaczmy kolejny raz. Zobaczmy, jak się włączył Lam. Iker Casillas, niesamowite parady bramkarskie. Co on wyczynia dzisiaj? Xavi. No i teraz kontra, można powiedzieć, Hiszpanów. Zobaczymy. Jednak nic z tej kontry, niestety. Statystyki na górze były.
i Piqué. Bardzo dobry mecz na razie, Piqué. Zobaczmy, Jordi Alba włączył się odważnie. Bardzo dobre podanie, znowu, ach, no Lamine do przejścia. Znowu się włącza. Bardzo dobrze teraz. Zobaczmy, tam właśnie ta lewa strona odkryta. Ach, w ostatniej chwili Ramos. No i strzał z daleka i znowu Iker Casillas. No jest nie do pokonania dzisiaj. Co on wyprawia, proszę Państwa. No, poprzeczka. Ajajaj. Ależ emocje. No Niemcy przycisnęli bardzo. Zobaczmy, ależ błąd teraz Soldado. Wyjdzie sam na sam z bramkarzem. Czy strzeli? Nie ma. Proszę Państwa, co się dzieje? No aż ja się uniosłem trochę. Takie emocje. No wyrównany mecz. Niby Niemcy cisną, a tutaj taka akcja. No teraz udanie na prawej stronie. Ach, odskoczyła piłka. Znowu Niemcy. Bardzo dobrze Sergio Busquets popracował w środku pola. Pokazuje się, aj, zła piłka, zła piłka. Zobaczmy. Royce powstrzymany, bardzo dobrze. I spokojnie. Tak jest, widać Hiszpanie chcą uspokoić tą grę, poklepać troszkę w swoim stylu. Minuta doliczona. Ładnie teraz ładnie poklepali. Ajajaj, no ale jeszcze Hiszpania. Aj! Już się przymierzał do strzału, no niestety. Dobra, koniec pierwszej połowy, no wyrównany meczyk jak na razie. Chociaż troszeczkę Niemcy mocniej atakują, tak mi się zdaje. Jakieś zmiany? Mamy szansę się wykazać Pedro. Środek, dobra. Dobra, jedziemy. Jedna zmiana. Na was sobie nie radził za bardzo z Lamem. Zobaczymy, co zaprezentuje Pedro. Znowu Piqué, bardzo dobry mecz. Szybko Villa, zobaczmy. Jordi Alba, pierwsze chyba takie odważne włączenie. Aj! Hiszpanie chcą wejść z tą piłką do bramki. Tak mi się wydaje. Bardzo dobrze Piqué. Bardzo dobrze Pedro. Pierwsza dobra, można powiedzieć, interwencja. Soldado dobrze pilnowany. Ramos. Brawo Sergio Ramos. Włączył się. Dobra piłka do Willi. A i zobaczmy, ale starcie w polu karnym. Niebezpiecznie. Zderzenie chyba głowami, tak? Z tego co widziałem. Zobaczmy, Niemcy z kontry. Dobrze Piqué. Znowu Villa. No rozruszał się. No i faul. Dla mnie to powinna być żółta kartka. Niestety sędzia no postąpił inaczej. No teraz takie brak zdecydowania. Aj, Iniesta. Trącił tą piłkę. No, emocjonujący mecz. No, w końcu to są dwie najlepsze reprezentacje na świecie, jakby nie było. Soldado jest chyba do zmiany, no nie może się odnaleźć.
niby tam walczy, no ale jest bardzo dobrze pilnowany i nie stał. Właśnie Soldado teraz szedł do boku. Jest Xavi. Jest Villa. No strzelić to. Hiszpanie powinni z daleka, jakiś strzał z daleka, spróbować czegoś. Dobrze. No w tej drugiej połowie to Hiszpania jest takim zespołem, który przeważa. Chociaż teraz zobaczmy. Gol! Niestety! Royce! Ależ uderzenie! Fenomenalne! Fenomenalne uderzenie Royce'a. Ależ uderzenie! Jakaś zmiana chyba się szykuje w Hiszpanii. Zrobimy takie małe przetasowanie. A co? Musimy coś spróbować innego. No i teraz. Teraz się może zacząć mecz. Od nowa. Czy Niemcy będą się bronić, czy atakować? No, gdzie faul? Nic nie było. Dobrze, Piqué, no. Jeden z lepszych zawodników. Zobaczmy. Ależ teraz za bardzo Hiszpania dała miejsca. Nie mogą tak robić, nie może być tyle miejsca. Szykuje się zmiana chyba w Niemczech. Tak jest, Podolski za Royce'a. Rzut rośli, myślałem, że wyszła po prostu. Ajajaj. Brak krycia. No gdzie było krycie? Zobaczymy, jak teraz Hiszpania będzie grać. Silva wszedł. Szybki zawodnik. Ajajaj. Pedro, próba strzału. Faul, jest faul. Jest Xavi znowu. Xavi znowu w ręce Neuera. No, musi te wolne poćwiczyć. Zdecydowanie. Iniesta, dobry odbiór. No teraz jest szansa. Aj, za mocno. Niestety. Parę minut do końca. Uspokójcie to. Tak jest. Czy uda się zremisować? No może być ciężko, widać Niemcy grają mądrze. Ach. Mógł dośrodkować, po co po ziemi? Zobaczmy to. Jest Piqué dobrze ustawiony. No Hiszpanii zależy, widać. I ale Neuer wybronił niesamowicie. Jakaś żółta kartka chyba, tak jest, dla Boatenga. No i tu było blisko Xavi. Busquets. Niestety nad bramką, ale rożnie. Jeszcze raz Busquets. No niestety, cholera jasna, niestety. I chyba ten mecz zakończy się 1-0 dla Niemców. Chociaż zobaczmy.
wiatrak. Co było? Jaki fał? Nic nie było. Dobrze, Ramos. Znowu po ziemi. Mało wrzutek jest. Górą. Więcej właśnie po ziemi. No brak zdecydowania teraz. I czy jeszcze sędzia da dograć tą akcję? Nie. Niestety Hiszpanie przegrywają z Niemcami 1-0. Mecz wyrównany strzelcem gola Royce. 66 minuta. Tutaj Piqué wybrany zawodnikiem meczu. Zgadzam się z tym, chociaż jeszcze bym się zastanawiał albo Piqué, albo Casillas. No i co? No i to by było na tyle. Jak na razie na moim kanale więcej FIFA nie będzie, bo nie mam pomysłów na jakiś fajny meczyk. Choć zastanawiam się nad taką serią z Ultimate Team. Tak, jakaś nowa w ogóle opcja w FIFA. Ja jej kompletnie nie znam, nie ogarniam. Ktoś by mi musiał pomóc, wytłumaczyć. Chyba, że sam do tego siądę. No zobaczymy. To by było na tyle. Wy komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się i siema!